Siemanko mordeczki, jesteśmy właśnie w trasie na wulkan Acatenango. Będzie to zajebista wyprawa, bo jedziemy na sam szczyt wulkanu i prawdopodobnie, jeżeli nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne, spędzimy tam noc. W tym momencie jesteśmy na pick-upie. Przygoda niesamowita. Robi się już troszeczkę zimno, a na samej górze podobno około 0 stopni. Jedziemy na dwa pick-upy, ekipa już jest zebrana i mamy 13 osób. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze w miejscu, w którym dostaniemy wyposażenie, czyli podstawowa czapka, rękawiczki i jakaś kurtka. Tu możecie zobaczyć wulkan Acatenango i wulkan Fuego. Ten, na który będziemy się wspinać, nazywa się Acatenango. Z niego można zobaczyć wulkan Fuego, który jest nadal aktywny. Wczoraj było coś takiego i erupcja była ogromna, więc nie byliśmy pewni. O kurwa! Really fast. Nie byliśmy pewni, czy możemy kontynuować naszą wycieczkę, ale tak, pozwolili nam. Zobaczcie wulkan. Tak, właściwie to dwa wulkany, Acatenango i Fuego. Robi się już mega zimno, ogólnie wulkan Acatenango i miejsce, w którym będziemy nocować, jeżeli się uda, jest na 3600 metrów około nad poziomem morza. Sam wulkan Fuego to jest coś w okolicach 3900 metrów nad poziomem morza. Jest to ogromna, ogromna wysokość i widoki też spektakularne. Ekstremalna jazda, Gwatemala. Witajcie w Gwatemali. Widoki zapierające dech w piersi. Na górze plecaki. Ekipa jest 13 osób, tak jak wam mówiłem, więc jest tego sporo. Musieliśmy zapakować około 2-3 litry wody, ciuchy, jedzenie i całe wyposażenie, które będziemy potrzebowali. Jechaliśmy z drogi asfaltowej. Wjeżdżamy w regiony parku. Esto ya es un parque nacional? No, todavía no. Cerca de volcano, sí. I dojeżdżamy niedługo do parku narodowego wulkanicznego Acatenango. Se llama Acatenango? Acatenango, sí. Sí. Warunki są zajebiste, powiem wam. Jestem mega podekscytowany, że to robimy. Głównie ci, co mnie znają, wiedzą, że mam problem z kolanem i nie byłbym w stanie wejść na szczyt wulkanu, ale udało się zebrać ekipkę. Jedziemy wszyscy pick-upem, także będą wspaniałe warunki, wspaniała przygoda. Dodaliśmy do wjazdu na teren parku Instytutu Nacional Bosques. Także tutaj z przodu macie jeszcze drugiego pick-upa, który z nami jedzie, ekipa z Izraela. Nasza ekipa jest w połowie amerykańsko-polsko-meksykańska. Także robimy tutaj papierkową robotę, płacimy jakieś wejścia do parku. Co, wszystko wygląda tak, że jesteśmy na pick-upie. U góry nasze walizki, piesek i generalnie pogoda jest dzisiaj zajebista, przepiękne słoneczko. Dobrze, że wziąłem sobie kremik UV z filtrem, żeby się smarować. Podobno na górze mega daje słońce, ludzie, którzy wracali z mojego hostelu, byli cali czerwoni. I co, przygoda to przygoda. Jest hardcore, jedziemy teraz pod górkę, jesteśmy na terenie Parku Narodowego i jesteśmy w lesie. Jest generalnie bardzo stromo. Jedziemy na tyłach.
pod górkę i wszystkie walizki nam się wsypują na łeb. Dojechaliśmy do punktu widokowego. Zobaczmy widok. Przed nami wulkan Fuego. Esto es volcán de agua? Sí, agua. Volcán de agua. ¿Y dónde está Fuego? Atrás de acá. Atrás. Esto es volcán agua. Czyli tak zwany wulkan wody. Ekipa generalnie spoko. Jedzie się mega hardkorowo na tyle pick-upa. Plecaki nam się kurwa zwalają na głowy. Ale generalnie ekipa jest zajebista. Guys, robi się bardzo zimno. Odczuwam już tutaj pierwsze skutki wysokości. Jesteśmy na około 2700 metrów. A miejsce, w którym zostawiam samochód, będzie na wysokości 3450 metrów. O kurwa! Jest mega stromo, zobaczcie na to. Okej, guys, oficjalnie dotarliśmy na wysokość 3450 metrów nad poziomem morza. Nasz pojazd zaparkowany. Czekamy na drugi. I co, teraz czeka nas około 40 minut do godzinki, półtorej w najgorszym wypadku. O, jedzie. Wycieczka. Perito. Hola, buenas. I ciśniemy na górę. Jest kurwa mega, mega zimno. Odpakowujemy plecaki i będziemy wspinać się do naszego miejsca, gdzie będziemy się zatrzymywać. Prawdopodobnie na noc. Zależy to od grupy generalnie. Nissan Navara, zajebisty sprzęt NP300. Mega się spisuje. Ja właśnie odbieram swój plecak i zakładam na siebie coś ciepłego, bo jest mega kurwa zimno. Dobrze, że kupiłem wszystkie te ciuchy. Okej, guys, jesteśmy ubrani. Lecimy sobie. Dostaliśmy kija. Tak jak niektórzy mają w dupie. I co, lecimy do base campu tak zwanego. Ekipa z przodu. Niektórzy nie mają kurtek, więc... Generalnie ekipa z Izraela nie ma kurtek, więc generalnie będą w dupie. Jest dość tutaj stromo. I co? Z tej z lewej strony macie wulkan del agua. Pięknie. Pięknie się zaczyna robić już kolor. I co? Lecimy na Szczecin. Moja tutaj komin. Pięknie. Jeżeli oglądacie mój kanał, wiecie skąd go mam. Mianowicie z Turcji. Kupiłem w Kapadocji. Jest kurwa mega zimno. Generalnie. Na razie sobie spacerujemy lekko pod górkę. Na płaskim. Nie ma przesady. A tam zobaczcie. Gdzieś w dole widać Antigua. Jesteśmy mega kurwa wysoko. Ale mi piździ po uszach i po nosie. Niesamowicie. Ogólnie wulkan Fuego jest nadal aktywny i tak jak wam mówiłem wczoraj, aktywność była bardzo duża. Na tyle duża, że nie pozwolili wchodzić na niego. Ale dzisiaj wszystko wróciło do normy. Mam przynajmniej taką nadzieję. I w 2018 roku erupcja Fuego była tak duża, że liczba ofiar wyniosła 1000 osób. Problem jest taki, że ludzie żyjący tutaj około Fuego to są ludzie rdzenni, mieszkańcy
Gwatemali, oni są bardzo przyzwyczajeni do wybuchów, więc dla nich to jest nic nowego, ale problem jest to, że jeżeli idzie komunikat do wszystkich, że należy się ewakuować, oni nie chcą zostawiać swoich domostw. Dlatego też w 2018 roku, nie wiem, prawdopodobnie zawiniły obie strony i doszło do tragedii. My mamy jeszcze jakieś 15 minut więcej trasy. Tam pięknie się wyłania wulkan del Agua. I robiło się mega zimno. Jest mega dużo pary z ust. Także jestem kurwa mega głodny. Dobrze, że kupiłem. W plecaku mam 2 litry wody. Dwie pary ciuchów. Dół, góra. Dostaniemy jeszcze czapkę. Dostaniemy śpiwory i tak dalej. Wow, ale widok. Tam macie fuego. Pierwszy raz widoczny na tej trasie. Wow. Ale zajebioza. Wracając do pojemności plecaka, no to mam tutaj jakieś tam podstawowe rzeczy. 2 litry wody. Jakieś tam żarcie, nakupiłem sobie jakiś bułek chlebów. Mamy w ofercie, w cenie tej wycieczki, jakieś tam spaghetti i rano śniadanko. Więc myślę, że przeżyję. Pieseł? Okej. Okay. No i dotarliśmy. Tam widać fuego. A tutaj przezajebisty widok. Mega stromo i mega jest wszystko tak granulowane. Tu jest wyżłobione, kurwa. Spinamy się jak jakieś bobry po tamie. Powoli zaczyna się robić piękny o kurwa. Ale piękne. Cała ten dym, który tutaj widzicie, to jest erupcja. A to drugi wulkan. Czyż to kurwa nie jest piękne? Tutaj pierwsze obozowisko. Pieseł czeka na żarełko. No my kurwa. A tutaj macie obozowisko, zobaczcie. Hola! A tam kolejne. I tam kolejne. Także i tutaj w pizdę ludzi. Aj, widok piękny. Dobra, prawie kurwa jesteśmy. Jest tutaj bardzo dużo piachu. Ale pokażę wam, jak się wchodzi. Kurwa, widoki przezajebiste. 2 wulkany na jednym ujęciu i trzeci, na którym jesteśmy właśnie my. Czy to nie jest piękne? Dla takich chwil się kurwa żyje. No i proszę bardzo. A dzisiaj śpimy tutaj. Elegancior. Mam nadzieję, że w nocy będziemy widzieć piękne erupcje lawy. Nie wiem, jak GoPro to nagra, ale jest spoko. Nueva pintura. Que lujoso. Sin la mesa.
Moi kochani, właśnie dostaliśmy kurteczki, czapeczka. Wyglądam jak Buka z Muminek, albo jak Papa Smurf, albo jak jakiś Teletubbiś. Także elegancko, pokażę wam teraz, gdzie śpimy. Tu będziemy palić ognicho, tutaj jest nasz pieseł. Tutaj śpimy. Hola. Tutaj mamy 5 śpiworów, jakieś maty podstawowe, no i to jest materiał taki, że kurwa, raczej nie przetrwamy w burzę wiatrową, ale będzie spoko. Piździ strasznie. Chicos, hola, como están? Sí, 8 horas caminando, ¿verdad? No i co, generalnie jest mega zajebiście, już mamy zachód słońca. Tutaj troszkę bardziej inne namiociki. Tutaj jakiś taki luksusowy. Otro chico, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? I z tej strony wulkan. Panie i panowie, wulkan Agua. Na dole wioski. I za mną wulkan Fuego. Zajebista atmosfera. Czekamy teraz, jak nas rozpalą ognisko. ¿Qué plan ahora tenemos? ¿Hacemos un fuego? Sí, vamos a hacer fuego. ¿Y la comida la cena, o algo? La cena, bueno. Chocolate, sí. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Me gusta mucho el chocolate. Sí, sí, soy fan número uno. Y sí. Będzie czekolada, będzie wszystko, także czekamy. ¿Qué hacen, chicos? Voy a grabar por mi YouTube. Ah, chocolate. Chocolate, natural. Natural, sí. Ahorita. Con Viagra. Con Viagra. Con la mota. Con la moto. Bueno. Nic nie widać, teraz widać. Jest mega... Tak, chyba będzie najlepiej. Dobra, jest kurwa już mega, mega, mega zimno. Chłopaki przygotowują czekoladę. Ja w tym momencie już ubrałem 2 dodatkowe warstwy. Zaraz wam pokażę, jak wygląda nasze miejsce do spania. A tam oddali macie fuego, ale nic się kurwa, nic nie widać. Także nasze miejsce do spania jest tutaj. Yes, I'm filming. I need to show where I, when I will be sleeping. Nothing is visible. No se ve nada. Okay. What? Okay, luxury. Okej, więc mam tutaj świetną ekipę. I będzie zajebiście. Czekamy na czekoladkę, czekamy na ogień i idziemy rozpoczynać imprezę. Czekamy na pierwsze erupcje wulkanu Fuego. Dobra, mamy czekoladkę. Proszę bardzo. Tutaj chłopaki rozpalają ogień. Atmosferka grobowa na razie. Ale czekolada zajebista. Mamy ogień, pali się, czekamy na żarcie. Generalnie Fuego jest bardzo spokojny dzisiaj. Nie ma wielu erupcji, nie ma wielu eksplozji, ale i tak jest zajebiście, niezapomniane wrażenia. I szczerze polecam przyjechać tutaj. Jeżeli jesteście w Gwatemali, to polecam na mega, mega, mega doświadczenie. Nic tam nie będziecie widzieć prawdopodobnie, ale macie tutaj ognisko. I księżyc. No Fuego jest gdzieś tam. Guys, Fuego no nie ma żadnej eksplozji. Jest generalnie cisza. Mam nadzieję, że w nocy coś się pojawi. Spadam spać. Widzimy się później. Siema do mordeczki. 5 rano. I widok przepiękny. Wulkan de Agua.
fuego z drugiej strony. Moreczki, noc mega ciężka. W chuj zimno. I generalnie nie mogłem się wyspać. Generalnie problem taki, jaki tutaj jest. Zapalę wam troszkę lampeczkę. Problem, jaki tutaj jest, to jest po prostu to, że tutaj się ciężko oddycha na tej wysokości generalnie. Troszkę inaczej funkcjonuje nasz organizm. I powiem wam, że moje tętno i puls jakby było przyspieszone. Oczekiwaliśmy wszyscy na to, że fuego zacznie eksplodować. No ale niestety nic takiego się nie zdarzyło. Wczoraj było szaleństwo, dzisiaj nic. No ale nic, jest po prostu zajebiście. Piękne widoki. Jeszcze raz wam pokazuję. Tutaj jest nasze ognisko, które jeszcze się dopala. No i co? Idę porobić troszeczkę fotek przepięknego wschodu słońca. Dobra, już macie troszeczkę więcej światła, także pokażę wam znowu nasz campsite. Ogień się dopala, a tutaj spaliśmy. Hola. Hola. Po prostu widoki niesamowite. Jeden wulkan, drugi wulkan i trzeci, na którym jestem ja. I jeszcze księżyc, żeby tego wszystkiego było mało. Plan jest teraz taki, wpierdalamy śniadanko i spadamy na dół. Jest godzina około 5:20, więc czekamy na ekipę. W nocy generalnie działy się różne rzeczy. Jeden chłopak, który był z Francji ze swoim ojcem, z innej grupy zasłabł. To znaczy zasad, że się czuł po prostu, myślimy, że to jest choroba wysokościowa i trzeba było go ewakuować w dół. No i były jakieś tam zamieszki i tak dalej, bla bla bla. No nieważne, ale generalnie jest warto kurwa, przeżycia są niesamowite. To jest pierwszy raz w życiu, kiedy zrobiłem coś takiego, czyli hike. Taka przygoda. Jeepem, bo jeepem, ale i tak jest zajebiście. No i polecam wszystkim to samo. Guys, słoneczko świeci. Dostaliśmy jedzonko. Tam z tyłu dziewczyny się ogrzewają przy słońcu. Piękny widok na wulkan. Tutaj drugi. Będę to powtarzał chyba w nieskończoność. Chleb bananowy. Croissant. Ja mam jeszcze z wczoraj trochę rzeczy. Ognisko już się nie pali. I co? Niedługo będziemy się zbierać na dół. Wczoraj ewakuowali tego ziomka pick-upem, naszym pick-upem. Zawieźli go na dół i wrócili z powrotem w nocy około 1:00-2:00. Smacznego, smacznej kawusi. Koniec naszej wyprawy. Wszystko ogarnięte, śmieci zabrane. Ekipa już się zbiera, zapakowani. Tutaj spaliśmy, kochani. Nie było nic widać w nocy, ale tutaj spaliśmy. Widok mieliśmy taki. Tam z tyłu jest wulkan Pacaya, tutaj jest wulkan Agua i tutaj Acateno Fuego, a my jesteśmy na Acatenango. Także my teraz schodzimy w stronę samochodu. Musimy zejść około 30 minut w dół i zbieramy się już do powrotu do Antigua.
Dobra, i to by było na tyle w tym vlogu. Dzięki serdeczne za oglądanie. My już schodzimy, jest tutaj bardzo stromo. Chowam kamerę. Jak zwykle, piszcie komentarze, czy wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie znajomym. Widzimy się w następnych odcinkach.